Cześć, witajcie wszyscy. Chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj, na jaki pomysł wpadłem. Mianowicie mam pewną taką twórczą lukę, to znaczy od dawna nie zacząłem tworzyć jakiegoś nowego materiału, jakiegoś nowego tematu. Cały czas fotografuję przez ostatnich parę lat śluby i to jest moje główne zajęcie, ale wiem, że w sobie mam jeszcze coś więcej, że muszę wyrzucić z siebie w postaci fotograficznej, a może nie fotograficznej, nie wiem, jakieś dzieło. I nie miałem żadnego pomysłu, to znaczy co jakiś pomysł przyszedł mi do głowy, to było na tyle słabe, znaczy było w jakimś stopniu mocne, ale nie było na tyle mocne właśnie, żebym zdecydował się to zrobić. Żeby mnie to tak mocno pociągnęło, żebym wyznaczył sobie ten kawałek czasu dziennie czy co parę dni, żeby podążyć za tym tematem. I trafiłem kolejny raz na Karola Krukowskiego. Na pewno go znacie. Jeśli nie, to wejdźcie do niego na kanał Karol o fotografii, który opowiedział o pewnej metodzie właśnie nawet dla tych fotografów, którzy już coś tam przerobili, tak jak ja, którzy trochę poznali tej fotografii, że można wrócić tak jakby do korzeni i zacząć od nowa poszukiwanie tego twojego tematu, tego źródła, w którym się najlepiej czujesz. No i pomysł był taki, że trzeba znaleźć sobie taki najzwyklejszy, prosty aparat na kliszę. Okazało się, że daleko nie musiałem szukać, bo miałem taki w swojej szafie. Załadować go negatywem, który też daleko nie musiałem szukać, bo mam jeszcze cały zapas w lodówce. I fotografować. I fotografować to, co ci się podoba, to, co czujesz, to, co po prostu, na co masz ochotę, bez jakiegoś myślenia o projekcie, o jakimś wystawach, pierdołach, po prostu fotografować. I nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że po tym fotografowaniu, to znaczy robimy sobie tam z kilkanaście rolek, skanujemy to, wywołujemy i musimy je wszystkie wydrukować i ułożyć na stole. I wtedy zaczyna się dziać. Ja na razie jestem na etapie właśnie fotografowania. I bardzo mnie to już zaczęło pociągać, bo już nie pamiętam, jakie zdjęcia robiłem wcześniej i nie wiem, co na tym stole wyjdzie. I to jest ciekawe, bo w końcu zacząłem jakby na nowo pasjonować się tą moją fotografią i taki pomysł właśnie wpadł mi do głowy, żeby nagrać tą historię, nagrać te wszystkie kroki. Kto wie, może coś tam z tego wyjdzie, zobaczymy, sam nie wiem jeszcze co, ale wszystkie te kroki, które prowadziły mnie do jakiegoś takiego spełnienia fotograficznego, żeby po prostu cieszyć się tą fotografią w końcowym efekcie, czy to na ścianie, czy to w ręce w formie książki. Dlatego taki krótki pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że niebawem ruszą kolejne. Także polecam też każdemu, kto by miał właśnie ten problem, co ja. Kupujcie małe małpki, drukarka, jeśli chodzi o drukowanie zdjęć, obojętnie jaka, najprostsza po prostu, żeby to wydrukować tylko na papierze w formie fizycznej, rozłożyć jedno koło drugiego i dalej to wszystko opisuje też Karol na swoim kanale. Tam jest po prostu ogrom wiedzy i tego, czym jest fotografia tak naprawdę. Jakby ten człowiek wyciąga, układa w słowa to, co ja poniekąd czuję i chciałbym wyrazić, że nie potrafię. Dlatego Karol, mój nauczycielu, jesteś wielki, idziemy twoim tropem. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa.